Jeszcze wczoraj słyszeliśmy, że wypływ wody przy ulicy Plażowej został zatamowany. Następna informacja oficjalna będzie za 2 dni. Wygląda na to, że zaczopowaliśmy ujście tego nasz skandalicznego wypływu wody, która... Tego odwiertu przy Baltic Plaza, przez wiele lat wypływała woda, nasza woda mineralna wypływała do morza. A jednak płynie nadal. Sprawą wykonanego kilka lat temu przez prywatnego inwestora odwiertu i w następstwie wypływającą wodą do rowu od początku zajmował się radny Krzysztof Plewko. Dlatego poprosiliśmy go dzisiaj o komentarz. Sądziliśmy jednak, że będziemy rozmawiać o zatamowaniu wypływu. Kiedy jednak widziałem, że jest niby zaczopowane, bo woda nie leciała, to powiem, że się ucieszyłem. Mamy z głowy. Inwestor stanął na wysokości zadania, ale dzisiaj po tym, co tutaj widzę, no to już jestem po prostu załamany i bezczelnością, i tym, że no ktoś próbuje nas oszukiwać, bo ja to inaczej nie mogę nazwać. Jestem załamany tym. Załamany tym bardziej, że sądził, iż temat jest zamknięty, przynajmniej w tej technicznej części. Pierwszy raz przyszedłem tutaj, kiedy już nie leciała, po informację, którą otrzymałem od pani prezydent Anny Mieczkowskiej, bo ona taką informację też dostała. Tego dnia przyjechałem tutaj sprawdzić i faktycznie ani z jednej rury, ani z drugiej woda nie leciała. Byłem jeszcze później, po iluś dniach, woda nie leciała. Co się od tego czasu wydarzyło, nie wiemy, ale w całej tej historii, jak mówi radny, jest wiele znaków zapytania. Jakby nie było chęci do tego, żeby tę sprawę rozwiązać, nawet pod kątem obciążenia inwestora kosztami za to, że woda leci nielegalnie do rowu, bo ona leciała nielegalnie. I to, co się później działo, już później były wydane te pozwolenia wodnoprawne i powiedzmy, że od stycznia tego roku do końca sierpnia lub września, to powiedzmy, że ona leciała legalnie, bo były pozwolenia wodnoprawne. Później miała być zaczopowana i wydawało się, że jest, a teraz okazuje się, że nie. Czyli praktycznie cały czas ta woda leci i ja uważam, że tu jest duże pole do działania dla Wód Polskich. Zobaczymy, czy staną na wysokości zadania. W tej sprawie zwróciliśmy się do Wód Polskich, Czesława Hoca i Anny Mieczkowskiej. Czekamy na odpowiedzi.